Dobra, dzisiaj skończyliśmy trzeci dzień. Pokażę wam. Tu, komary mnie zaraz zjedzą. Tu jest wjazd na działkę. Koło takiego wielkiego słupa. I niezmiennie koło czereśni. Także tu będzie wjazd oficjalny. Bezpośrednio z ulicy Polnej. Wzdłuż torów. Wjazd na działkę. Tutaj też będzie można postawić sobie samochód. I teraz tak, tutaj wycięliśmy już, poleci linia ogrodzenia tędy. Tu mamy pierwsze owoce. A tam idzie Wojtek z kosą, który właśnie skończył kosić. Tu wszystko. Ta sterta gałęzi, którą widać, to jest fragment tego, że wypłoczył od strony torów, który właśnie wycięliśmy. Właśnie po to, żeby postawić tam ogrodzenie. Także jutro śmieci, krzaki i inne tego typu rzeczy. I będzie placyk! Uśmiechnij się, Wojtek. Jesteś na live'ie. Uśmiechnij się. Dobra. Udzici się. Nudzi ci się. O, dziadzia. Pozdrawiam z działeczki. A to jest ta kupka gałęzi. I Mikołaj. Kupa gałęzi i Mikołaj. I kupa gałęzi, a tu mamy plandekę na kiełbaski. Zaczynamy kolejny dzień pracy na działce. Właśnie stoję oparta o ojca autko, zapakowane do granic możliwości. I zaraz będziemy lecieć według planu. Zaraz będziemy ciąć, grabić, szykować. Już mam trochę dość szykowania. Chciałam, żeby ten remont, ta działka skończyła się bardzo szybko. Ale coś nie wychodzi, coś strasznie cały czas nie wychodzi. Najpierw choroby dzieci, potem coś, cały czas się tu przeciąga. Widzicie mnie sutę, bo pracując na działce nie zakładam na siebie makijażu albo innych rzeczy. Także widać moje zmiany odmaseczkowe. Jestem jedną z tych osób, które jak zakładają maseczkę i to taką świeżutką, prosto wyjętą z paczki, to zaraz są całe pokropione. Wszędzie krostki na twarzy. Zobaczymy, ile uda się dzisiaj zrobić. Cześć!
pomóż mi, Wojtek. A! Opowiadaj. Fascynuje mnie twoja historia. Pierdolę. Proszę, przyjmuj. Nie możliwe. Pokaż go. A w którym miejscu? W centrum miejscu. Fak, ale musisz mnie w stopę zacząć. No cierpię. Oko? Tak, to jest to. Ale ja mam narzędzie, którym się da wyjąć. Musiała też rzec przyjąć. Co? Co mówisz tu? Tak. Ale ja nie wiem, czy to nie jest zagięte. Maciek, tu wyjść, potrzebujecie czegoś na wyjęcie? Nie, ale ciebie potrzebujesz. Podejdź do sąsiada, dom dalej, w garażu ma przecież wszystko. Tego oprócz gałęzi przyczyny. Mówisz? No, Wojtek. Przecież łatwiej będzie mu szczepcy. No, powiedz mi, czy jesteś pewna? Że co? Że ten sąsiad na pewno to ma? Najprawdopodobniej tak. A jeśli nie ma? To... Ach! Dobra, ale nie mi jak nie udawać. Jak trzymałeś to prosto, to nie bolało. O! No mówiłam, że jak ciągnąłeś, to się rozrywało. No, na pewno. A teraz jedziemy do... na pogotowie. Ała! Żebyś przyjęła tężec. Kur... Cze? Tu jest wjazd na działkę. Tutaj masz trochę pod słońce, więc średnio idzie. Zaraz zobaczę, czy da się zmienić kąt dla aparatu. Tutaj przerzuciliśmy tą hałdę gałęzi. Zrobił się takie jakby naturalne ogrodzenie z gałęzi. Tam w tle jest Wojtek i tata teraz kosi jeżyny
a Wojtek grabi, bo ja już chwilowo nie dam rady nic na działce zrobić. Także tak to w tym momencie wygląda. No i tutaj są te krzaki, które wycięliśmy, żeby stawiać linię ogrodzenia. Zasadniczo ja stoję teraz na wjeździe na plac, czyli tak daleko już możemy spokojnie szkolić, tam gdzie są chłopaki. Bo oni już tylko te jeżyny, które wtedy były problemem, wycinają. Wtedy grabienie już tych jeżyn. Kilka trzeba będzie tam wyrwać z ziemi, ale już będzie przejrzyście. Siatka jest, słupki zaraz będą, więc tylko grodzenie zostaje. To witamy na naszym małym placu szkoleniowym. Tutaj pan tata wszystko nam ładnie skosił kosą. Jest mistrzem w koszeniu. Tutaj została reszta już tylko taka pod kosiarkę. Tutaj widzicie zwały. To są wszystko zwały tego, co. A tam idzie samochód. Po resztę narzędzi. Wojtek tam pakuje resztę narzędzi. I tutaj powstał już placyk, który będzie można wykorzystywać spokojnie do szkolenia. Tylko jeszcze nam została siatka do postawienia. O, idę. Sorry za jęczenie, ale mam nogę poprzebijaną gwoździami. Boli. Że tutaj są. Pokażę wam od tych krzaków zacznę. Tutaj. Ała! Tutaj zrobiliśmy przecinkę w tych krzakach. Właśnie się osypują liście, bo już jesień. To jest taka przecinka. Trochę głupio to wygląda, bo takie krzaki nam tutaj gołe zostały, ale musieliśmy się dobrać do śmieci, które były pod spodem, plus linia ogrodzenia jest tędy ciągnięta, więc trzeba było skrócić te krzaki, te badelot potem mechaniczną zetniemy, już stawiając ogrodzenie, żeby w ogóle móc przeciągnąć linię ogrodzenia. Tu jest trawka, dalej trawka. Mnóstwo różnych rzeczy, które jeszcze gdzieś tam leżą. No, to są takie problemy, które mieliśmy na co dzień. To jest na przykład korzeń jeżyny, czy korzeń łodyga jeżyny, w środku jest korzeń i one są poprzerastane przez całą działkę. Więc wszystko trzeba będzie jeszcze ręcznie w niektórych miejscach powyciągać. A tu są gałęzie, czyli to nasze największe cięcie, które tutaj było. I jęczę jak stara baba. I z gałęzi powstało, nazwijmy to, naturalna bariera, taka jakby odgradzająca. Żaden pies w tą stronę już nie pobiegnie, bo tych gałęzi się tak nie da od razu przejść. I wjazd, tędy będziemy wjeżdżać na plac. No. Tak to wszystko wygląda. Tam się kończy, tam przy ogrodzeniu. Ta zwała. To jeszcze nie jest koniec. Wejdę do cienia. O! Tutaj wszystko. O! I samochodzik. I chłopacy ładują rzeczy do samochodu. I w drugą stronę. O tak. Spokojnie. Możemy grupówki robić. Powiem wam, że jestem ucieszona, że to już idzie. Niedługo będzie pięknie, a ja lubię, jak jest pięknie. Dobra, uciekam. Pa.
Ja tutaj wam pokażę, choć trochę już ciemno. To jest te rolki, siatki, które w tym momencie będziemy rozwieszać. Znaczy musimy je tam, jest, wiesz, no jakby to powiedzieć, kupić słupki i naciągnąć.